Wydaje mi się, że Mami Longlegs mówiła na koniec, że w dzisiejszym fascynującym odcinku rozwiążemy sobie najtrudniejsze quizy z Poppy Playtime chapteru drugiego. Oczywiście przygotowane przez was, dla mnie, aby sprawdzić moją wiedzę na temat Poppy Playtime. Tak samo jak ja sprawdziłem waszą wiedzę, czy wiecie, gdzie znajduje się łapka w górę pod ostatnim odcinkiem z memów z FNAF-a. No i okazuje się, że wiecie, ponieważ zostawiliście ich aż 17 tysięcy. I jest to naprawdę ogromna liczba, a jeżeli pod tym odcinkiem zostawicie również 17 tysięcy łapek w górę, to na pewno powrócę do nagrywania memów z FNAF-a. A uwierzcie mi, pojawiło się naprawdę dużo fajnych perełek. Natomiast jeżeli chodzi o wyświetlenia, to zostawiliście ich aż 187 tysięcy, za które oczywiście wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Natomiast do naszego kanału dołączyło aż 165 nowych subskrybentów. Tak więc witam was bardzo serdecznie, cieszę się, że kliknęliście ten czerwony przycisk subskrybuj, a jeżeli ty, drogi widz, oglądasz ten materiał po raz pierwszy i jeszcze tego nie zrobiłeś, to obowiązkowo kliknij czerwony przycisk subskrybuj i dołącz do naszego kanału, aby otrzymać wszystkie powiadomienia o najnowszych, fantastycznych filmach. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag filmy, jeżeli podobają wam się materiały, które tworzę. I w ten sposób dowiemy się, ilu prawdziwych fanów mamy na kanale, dlatego piszcie w komentarzu hashtag filmy. Test wiedzy o Poppy Playtime. Większość pytań zrobiona jest o Poppy. Okej, to będzie ciekawe. Część druga nadesłana przez użytkownika menda.podkreśnik. I już jeden taki quiz od Mendy rozwiązywaliśmy i te quizy są naprawdę dopracowane. Na początek, dokończ zdanie. Head to the musical memory. O nie. And mommy will get things started. And mommy will get things finished. O nie, to będzie większość prawdopodobnie po angielsku. Dobra, wydaje mi się, że mami mówiła and mommy will get things started, czyli że jakby zacznie te rzeczy. Okej. Udało się. To był naprawdę fart, ponieważ strzelałem, nie do końca się wsłuchiwałem w te dialogi i nie do końca wszystkie spamiętałem. Czemu Poppy chce, byśmy nie wychodzili z Playtime Corporation? Wow, jaka ładna grafika tutaj dodana. No dobra, zobaczmy podpowiedzi. Ponieważ chce, byśmy pomogli jej się wydostać. Byśmy odszukali tych, co zaginęli te wszystkie lata temu. Byśmy naprawili wszystko, co wydarzyło się dawniej. Wydaje mi się, że Poppy mówiła taki tekst właśnie o tym, że musimy naprawić to wszystko, co wydarzyło się dawniej, więc ja zaznaczę tą opcję i mam nadzieję, że to będzie dobra opcja. Tak więc uwaga, uwaga! Jest to prawidłowa odpowiedź! Brawa dla mnie! Mój poziom wiedzy z Poppy Playtime jest całkiem wysoki. Kim jest Poppy? Okej, to prawdopodobnie będzie po polsku. Dobrze. Odpowiedź. Stellą. Prawdopodobnie Stellą, nieznaną osobą. Wydaje mi się, że albo jest to prawdopodobnie Stella, albo nieznana osoba. Zaryzykuję, że jest to Stella, ponieważ jest dużo teorii na ten temat, mówiących właśnie, że Stella została zamknięta w Poppy. Tak więc... Nie! Do tej pory nie wiemy, kto jest tak naprawdę Poppy. Czyli może to być jakiś inny demon, który opętał tą lalkę i chce nas wykorzystać. Więc tak naprawdę nie wiemy, kim jest Poppy. No i mamy od razu kolejne pytanie. Skąd wiadomo, że Stella nie jest w Poppy? Okej, sam chciałbym się dowiedzieć. Nie wiadomo o tym, to tylko teoria. Ponieważ mówiła o Mami Longlegs w Game Station. Wydaje mi się, że... Nie wiadomo, bo to jest jakby tylko teoria. To jest moje zdanie, więc jakby... To jest quiz sprawdzający moją wiedzę, więc nie wiadomo, czy to jest jakby wszystko poprawnie, co ja tutaj rozwiązuję. Tak więc zaznaczmy. Nie wiadomo o tym, to tylko teoria. Co? Ponieważ mówiła Mami Longlegs... Mówiła o Mami Longlegs w Game Station. Normalnie to by nie było wytłumaczenie, czemu Stella to nie Poppy, gdyby nie to, że Mami powstała ponad rok po Poppy. Nie... Podam ile dokładnie, bo bym trochę podpowiedziała w następnych pytaniach. Okej. No tak, bo oni jak tworzyli te zabawki, to tworzyli je po kolei. To trwał cały proces latami, więc jakby nie ma co się dziwić, że jednak to nie jest prawdą. Kiedy powstała Poppy? O nie, jakie trudne pytanie. 1990, 87, 950, 910. Nie mam kompletnie pojęcia. Hagi Wagi powstał chyba w 87. Nie wiem, obstawiam, że jest to 1990. Proszę, żeby to była dobra odpowiedź. Proszę, proszę, proszę. Nie, to jest 1950. Nie no, widzowie, ja nigdy nie byłem dobry z historii, więc nie dziwcie się, że nie potrafię odpowiedzieć na takie pytania poprawnie. Aha, kiedy powstała Mami Longlegs? Wow. Wait, wait, wait. Sugerując się na tym pytaniu, rok po Poppy powstała, 1951. Mamy podpowiedź 61? Wait a minute. Mami powstała ponad...
ponad rok po Poppy. Czyli to nie była podpowiedź, dałem się złapać. Myślałem, że ponad rok to po prostu 2 lata albo rok. A tutaj ponad rok to autorka miała na myśli to, że 10 lat później powstała Mommy Long Legs. Wow, ale się dałem zrobić. Dokończ zdanie. What have you done? You make me suffer, make me monster, make me be part of him. Wydaje mi się, że Mommy Long Legs mówiła na koniec, że you make me be part of him, czyli sprawisz, że stanę się częścią jego. I to jest nawiązanie do tej łapki, która tam później zabiera Mommy Long Legs. I chyba to jest dobra odpowiedź, tak więc zaznaczmy i uwaga, uwaga. Tak, jest to prawidłowa odpowiedź, dobrze zapamiętałem to pytanie. Na sam koniec, znowu dokończ zdanie. Being able to, czyli jestem w stanie uciec z fabryki, czyli exit the factory, exist as a doll that has killed so many people, kill mommy and other experiments. What? Kompletnie nie pamiętam. Chyba exist as a doll that has killed so many people? Tak! Prawidłowa odpowiedź, ale niestety 4 na 8 mogło być lepiej. Jak mówiłem, Menda tworzy naprawdę dobre quizy. No i mamy kolejny quiz, tak więc test wiedzy o Poppy Playtime part 3. Od użytkownika oczywiście menda.podkreśli. Już to prawie zapamiętałem całą tą nazwę. No i zobaczmy, te quizy od niego nie są łatwe, więc spróbujmy. Pytanie numer 1. Kto jest w Candy Cat? Nie mam kompletnie pojęcia. Candy Cat to jest oczywiście, to nie jest pszczółko-kotek, tylko to jest ten kot z cukierkami. Elliot Ludwig, Jamie Behani, Stella, nie wiadomo. Nie wiem, nie wiadomo. Makayla Hyssop? Po ucieczce z gry Status można znaleźć notkę o niej. Wow, okej, to już jest naprawdę dopatrywanie się rzeczy, na które nikt totalnie nie patrzy. Pytanie numer 2. Czy Huggy Wuggy żyje? Czy Huggy Wuggy żyje? Tak, nie, prawdopodobnie tak, prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie tak. Nie? Wiele osób twierdzi, że żyje, ale prędzej zabrała go ta łapa, która zabrała Mommy Long Legs, ponieważ eksperyment 1006 zbiera ciała po zabawkach, by utworzyć ciało dla siebie. To jest chyba też tylko teoria, ale powiem szczerze, że całkiem nawet mnie to kupuje. Ale szkoda, że nie odpowiedziałem dobrze na to pytanie. Kim jesteśmy? Dawnym ekspracownikiem, dawnym pracownikiem, dzieckiem nie wiadomo. Dawnym pracownikiem. Po prostu. No i tyle. Odpowiedź prawidłowa. Czemu zabawki chcą nas zabić? Okej, ponieważ tu pracowaliśmy, ponieważ chcą się zemścić, nie wiadomo. Ojej, to jest bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że chcą się zemścić, ale też do końca nie wiadomo, więc nie wiem, zaznaczę, że po prostu nie wiadomo? Chcą się zemścić? Nie, dzisiaj totalnie nie idzie w tych quizach, widzowie, ja nie wiem. Ile było odrzuconych zabawek? Odrzuconych, co to znaczy odrzuconych? 2? 8? O co chodzi? Dobra widzowie, napiszcie mi w komentarzu o co chodzi, bo ja nie mam pojęcia o co chodzi z odrzuconymi zabawkami. Nie wiem, nie mam pojęcia. Pytanie numer 6. Ile było wszystkich postaci? Wow, wow. Nie mam pojęcia, to jest nie do zliczenia. To jest pytanie o wiele trudniejsze niż mi się wydawało. Strzelajmy, 25. Jest! Widzowie, to nie było ustawione, ja po prostu wiedziałem. Ja wiedziałem, ile jest tych postaci. A tu macie całą listę wszystkich postaci, które występują w Poppy Playtime aż do chapteru drugiego. Czyją datę urodzin podaje Banzo Bunny? Jego własną? Jacksepticeye'a, niczyją? Markiplayera, Admirosa, jednego z twórców Poppy Playtime, jednego z voice actorów Poppy... What? Nie mam pojęcia, to jest zbyt trudne. Te pytania są giga ciężkie. Jednego z twórców Poppy Playtime? No pomyślmy. Nie mam pojęcia widzowie, więc po prostu zaznaczę którekolwiek i niech będzie to Jacksepticeye? Markiplayera? Naprawdę? Mój wynik 2 na 7. Yeah! Mogło być lepiej. No nie powiem, że nie. Mogło być lepiej. Poppy jest zawiedziona z naszego wyniku. Test wiedzy z gry Poppy Playtime. Kolejny quiz nadesłany przez Adama 2006. Jak nazywa się ta postać? Grześ? Huggy Buggy, Huggy Wuggy. Huggy Wuggy, łatwiutkie. Którą z tych broni posiadamy w grze? Grab pack, pistolet, latarka. Nie no, latarka to bardziej we FNAF-ie. No i oczywiście miecz. To chyba nawet jest jakiś miecz wiedźmiński, coś na tej zasadzie. Oczywiście jest to grab pack, so easy. To jest naszym głównym i najgorszym wrogiem w chapterze pierwszym. Huggy Wuggy, Mommy Long Legs, laleczka Poppy, dinozaur Pimpuś, na. Huggy Wuggy! Ej, podoba mi się ten quiz, jest zrobiony na mój poziom. To jest naszym wrogiem w chapterze drugim.
mamusia długie nogi, mami long legs. What the hell? To samo, tylko że przetłumaczone. Dobra, mami long legs. Po obrazku widać. Czy zostawiłeś już suba i łapkę na kanale Admirosa, drogi widzu? Kliknąłeś już suba i łapkę w górę? Jeżeli nie, to zrób to teraz. A ja zaznaczam oczywiście tak. I mamy 6 na 6. Numer 1. Wiesz wszystko na temat tej gry.